A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Divine Divinity. No i mamy wciąż sprzęcik do sprzedania. Jak tutaj wygląda sytuacja u Lanilora? Wygląda tak jak myślałem, czyli kupcy nie mają nowej dostawy po ponownym uruchomieniu gry. Niestety, musimy czekać, nie ma tak łatwo. No dobra, jak trzeba to trzeba, poczekamy. Zaczniemy sobie dzisiaj od waszych sugestii, tak dla odmiany. Mianowicie, między innymi mówicie w związku z zadaniem... które to było zadanie? To było to chyba, łapać złodzieja. W okolicy zginęło kilka krów. Rolnik Tom podejrzewa, że złodziej kradnie je w nocy. To było zadanie, które dostaliśmy na farmach. Według niego złodziej musi mieć coś wspólnego z jego farmą, gdyż nikt inny nie mógłby wyprowadzić krów bez zwracania na siebie uwagi. Zobaczę, czy uda mi się odkryć dla niego prawdę. Mówicie, żebym jeszcze raz zajrzał do piwnicy w dzielnicy Biedoty, czyli tutaj blisko. Moglibyśmy od razu faktycznie to zrobić. Tylko, że ja nie pamiętam, gdzie była piwnica. To jest osobna sprawa, no ale dobra. Ja to najpierw sprawdzałem sobie dzielnicę Biedoty, a dopiero później farmy. Gdybym zrobił odwrotnie, to pewnie bym to zadanie jakoś szybko wykonał. No a tak... No dobra, gdzie była piwnica w takim razie? Tutaj... Line? Tu była jakaś piwnica? Była, tu była piwnica. No i dobra. I co w związku z tą piwnicą, wy mi teraz powiedzcie? Tu były manuskrypty, to czytaliśmy. A, tu była ta kanalizacja. To ja mam wejść do kanalizacji na tym etapie jakoś? No nie znalazłem klucza na pewno. Otwieranie zamków tutaj za bardzo nie pomogło, chyba że wyższy poziom, no bo tu nic innego nie znalazłem. Puchar wina, no nie. Chyba że była jeszcze inna piwnica, przejdę się na szybko. Ale wydaje mi się, że żadnej innej nie było. W tym domku to siedział ten koleś od naszyjnika. To na pewno nie. Tutaj żadnej piwnicy nie było. Tutaj... No nie, no tutaj też nie było żadnej piwnicy. Tutaj na dole jest domek związany z kwarantanną, no tam na tym obszarze. Tutaj był kluczyk. To jeden z widzów nawet na Discordzie przyszedł i mi powiedział, że to był kluczyk, ale podejrzewam, że ten kluczyk to był do tych drzwi tutaj. One były zamknięte, ja używałem wytrychów, a klucza nie brałem, bo tutaj strażnik stoi. No to wątpię, żeby to był klucz do kanałów z innego domku. No jakoś tak nie wydaje mi się. Dorian Gray, tu był właz jeszcze do piwnicy. O, coś jest. Wygląda na to, że ktoś próbował swoich sił jako rzeźnik. Cóż, chyba znaleźliśmy skradzione krowy. Teraz musimy znaleźć właściciela tej szopy. Dobra, mamy to. Mamy to, czyli czyżby Dorian Gray był właścicielem tej szopy? Zobaczmy. Dzień dobry panu. A, jest opcja, no dobra. Datki dla... To znowu ty? Żyje się nadal ciężko, ale staram się pomagać przyjaciołom. Co mogę dla ciebie zrobić? Hola, człowieku. W twojej chacie są dowody, że to ty jesteś miejscowym złodziejem bydła. A niech cię szlak. Zwędziłem krowy temu głupiemu chłopu, bo to jedyny sposób, żebym jakoś przeżył. Kiedy przyjechałem tutaj z Rivertown, myślałem, że życie będzie łatwe. Żarcie rośnie na drzewach i w ogóle... Ale tu nie jest wcale lżej niż na ulicach, a nawet bardziej ciężko, bo tutaj ludzie nie wyrzucają na śmieci tylu przydatnych rzeczy jak mieszczuchy. Choćby człowiek całą gnojówkę przetrząsnął, nie znajdzie nic do jedzenia. Wiem, bo próbowałem. Aha, więc się przyznajesz. A oprócz serca z kamienia masz też problemy z uszami? Tak, zabrałem te cholerne krowy. Rozejrzyj się, w całym tym cholernym księstwie ludzie zdychają z głodu. Bez tego żarcia, które ukradłem, byłoby już parę trupów więcej. No nie ma łatwo niestety, no nie ma łatwo. Uczciwa praca. Pewnie też nie ma łatwo. No dobrze rozumiem. Co robimy? Co robimy w takim wypadku? Dobrze, rozumiem twoją motywację. Zachowam to, co wiem, dla siebie. Ale naucz się lepiej kraść, jeżeli życie ci miłe, chłopcze.
Następnym razem zatrzyj za sobą ślady. Kurde, nie wiem, czy to jest dobra opcja akurat. Niech będzie. No, reputacja 3. Doświadczenie też niezłe. Ciekawe, co było za to drugie. Słyszałem, że złodziei zwierząt skazuje się teraz na karę śmierci. Wiedziałem, że nie będziesz świnią. Dzięki za zrozumienie. Ja po prostu staram się utrzymać przy życiu siebie i jeszcze paru biedaków w okolicy. No, trzymaj się. Jak to wygląda w opisie tutaj? Z tej mikrątwy mapa skarbu. Nie ma żadnego opisu chyba. Odkryj mordercy księcia. Nie, po prostu wykonaliśmy zadanie. No, 3 do reputacji i exp wygląda nieźle, no, myślę. Dobra, zadanko wykonane w każdym razie. I druga sprawa jeszcze, odnośnie tego gościa trzeciego chorego na obszarze kwarantanny. Z tego, co mówicie, to nie ma w tej grze trzeciego leku, ale można zastosować pewien trik niby, mianowicie tam sprowokować go albo okraść go. No, okraść to mi nie wyjdzie z tym, bo Luki nie specjalizuje się w kradzieżach. Nie braliśmy takich skilli tutaj. Droga Łotra, normalnie kieszonkowiec. No niby można by w ten sposób w tej grze do takich spraw podchodzić. Ale jeżeli chodzi o ten motyw z prowokacją, no to powiedzmy, że na potrzeby serii... Na potrzeby serii to jest dobra wymówka na wszystko, no nie? Na potrzeby serii moglibyśmy spróbować coś takiego zrobić, żeby wykonać to zadanie. Czyli wrócimy sobie na obszar kwarantanny. Z drugiej strony to ja się zastanawiam, jak to by miało zadziałać, skoro oni już są uzdrowieni, wyleczeni, czyli skorzystali z tego leku. No to jak ja mam go na nowo pozyskać w taki sposób? No ale no niby można. Tutaj ktoś był? Cedric. No dobra. Tylko tak, żeby go sprowokować, to ja bym musiał... Oni się burzą, jak ja mam broń wyjętą, tak? Witaj, czasy są ciężkie, ale nie musisz straszyć ludzi tą maczugą. Narzędzia walki można używać tylko w jeden sposób. Dobądź broni, to się sprawdzimy. Aha, dobra, zobaczmy. No pomoc, niech mi ktoś pomoże. Ja mam nadzieję, że reputacja mi nie spadnie tu za to. Chyba, że o tym nikt nie wie. Oj, przepraszam panią bardzo. Wpadłem tutaj do niej. Gonimy go z pałką ostro. Tutaj kiedyś załatwiliśmy kota. No jest, butla z lekiem, faktycznie. No można, można w ten sposób. Na potrzeby serii, tak? Na potrzeby serii wykonujemy zadanie. Tutaj był ten trzeci koleś, tak? W domku. Na potrzeby serii wykonujemy zadanie. No ja nie sądziłem, że Luki taki jest, no nie? No... Tibus, tak? Witaj, mam nadzieję, że przynosisz dobre wieści. Weź to, to jest antidotum na zarazę. Nie chcesz wiedzieć, jakie zdobyłem. Dobra, mamy expa. Antidotum? Masz lek na zarazę? Proszę, daj mi go. Dziękuję, dziękuję. Jak się czujesz? Sam chciałbym wiedzieć. Moje kończyny są opuchnięte, a na moim ciele pojawiły się wrzody. O kurde. Spuchły ci nogi? Myślę, że to jest zły znak. O kurde. Czuję się wyczerpany, ale ból minął. Myślę, że będę mógł ponownie ujrzeć moją rodzinę. Dziękuję ci. Odpoczywaj, mój przyjacielu. Za kilka godzin powinieneś być w pełni zdrów. O, no i zadanko wykonane, tak? Odnaleźć eliksir, który uleczy Tibusa. Jedna z ofiar zarazy. Udało się. Czuję się jak nowonarodzony. Pójdę zaraz do mojej rodziny i opowiem im o twoim czynie. Dobrze cię znowu widzieć w zdrowiu. Czego nie można powiedzieć o twoim koledze z obszaru kwarantanny, nie? Jestem ci dozgonnie wdzięczny. Proszę, pójdź do mojego ojca. Odpłaci ci się pięknie za twoje dobre czyny. O, kim jest twój ojciec? To Ser Dante, powszechnie znany i szanowany szlachcic z Verdistis. Uważaj na siebie. No to może nawet się to jeszcze nam opłaci bardziej. No dobra, zadanie wykonane w każdym razie. Na potrzeby serii zaprezentowaliśmy takie trochę inne podejście, tak? No tak wyszło, no. Co ja wam mogę na to powiedzieć? Dobra, wracamy.
Wracamy do naszych spraw odnośnie obadania sobie mapki dalej, bo tam chyba żadnych więcej takich sugestii odnośnie questów mi nie dawaliście, nic takiego sobie nie przypominam, więc na razie nasze obecne questy zostawimy w spokoju, zwłaszcza, że tam chyba olbrzymia większość to były zadania Verdistis, a do Verdistis to jeszcze się nie udajemy. No dobra, chodźmy sobie w takim razie na te obszary tutaj dalej, zacienione na mapce i zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie nam. Ostatnio sporo się działo, porobiliśmy też kwestiory i tak dalej. Tutaj mieliśmy taki obszar, na który nie mogłem za bardzo wejść, to moglibyśmy sobie zobaczyć. Tu jest też taki obszar otoczony palisadą. No to akurat pamiętam. To jak grałem, to tam wchodziłem. Tu się wydarzy dosyć ciekawy motyw. Może na wszelki wypadek niech ta wytrzymałość mi się bardziej naładuje. Dobra, powiedzmy, że wystarczy. Okej. No spokojnie sobie idziemy. Dzień dobry panom, dzień dobry. Dzień dobry. Aha. A, pomazaniec! Przeszkadzałeś nam zbyt długo. Zobaczymy, czy tym razem dasz sobie radę. Wygląda na mrocznego elfa. Gotowy? Niech nasi wrogowie poczują prawdziwą potęgę kontroli umysłów. Ruszaj naprzód. Trix, Flix, Antx, gotowy. A, moja głowa! Moja głowa! Zabić cywila! Zabić! Zabić! Tak, mistrzu! Kontrola umysłu! No, ostrożnie tutaj. Uciekamy stąd. No i się okazuje, że jakieś tajemnicze istoty przejęły kontrolę nad żołnierzami z tego tutaj okolicznego garnizonu. Ale tylko nad żołnierzami z tego garnizonu, bo tu na przykład jeden z żołnierzy od kapitana Mitoxa to nam pomaga, zauważcie. Ale tych możemy tutaj rozpracować. Taka właśnie jakaś tajemnicza, mroczna siła tutaj się pojawiła. Nie wiadomo za bardzo, o co chodzi. Pomniejszy czar, czyli miksturka z maną. No nie są oni jacyś silni, więc rozpracujemy ich sobie tutaj na poczekaniu. Zdobędziemy trochę expa, pracujemy nad kolejnym poziomem. Tylko ja nie pamiętam, czy... Czy jak ja kiedyś grałem, czy ja to w ogóle wyjaśniłem, o co tutaj chodziło, co to za istoty były? Ale chyba nie. Chyba nie. Będziemy musieli powiedzieć o tym kapitanowi Mitoxowi, chociaż pewnie już o tym wie, no bo to ciężko, żeby taka akcja obeszła się bez echa. Dobra, zjechali mi tarcze, ale nie są jacyś bardzo silni, więc po prostu porobimy to na miksturkach. Bez korzystania z tarczy. No, tutaj się jakiś czaił za namiotem. Przy okazji się rozglądamy za sprzętem. Mi się wydaje, że ten obszar tutaj... jak byliśmy u kapitana Mitoxa po raz pierwszy, to on nam powiedział, że możemy też skorzystać... znaczy u kapitan Alix mogliśmy korzystać ze zbrojowni. U generał Alix mogliśmy korzystać ze zbrojowni, a u kapitana Mitoxa on nam powiedział, że możemy chyba z tego obszaru skorzystać, żeby sobie sprzęt wziąć. Bo on tam coś mówił o jakimś obozie na zachodzie, więc to chyba to było. Tylko że ja wtedy tutaj od razu nie przyszedłem. W ogóle to zapomniałem o tym tak naprawdę. Ale ja tutaj w ogóle nie widzę żadnego sprzętu, który my mielibyśmy wtedy brać, ale gdzieś tutaj pewnie będzie. W,
każdym razie najważniejsza sprawa to dowiedzieć się, prędzej czy później, kto to w ogóle tutaj przyszedł i przejął kontrolę nad tymi żołnierzami. No, exp nawet idzie, ale to nie dlatego, że za nich jest dużo expa, tylko dlatego, że ich po prostu tutaj jest dużo. Uszkodzony pałasz to może sobie darujemy, za wiele kasy za niego nie będzie. No, bardzo słabi ci żołnierze, nie wiem jak oni chcą tutaj bronić okolic, na przykład przed bandami orków, jeżeli dysponują taką siłą. No, zwłaszcza, że ich teraz nie będzie już tutaj, nie? Ale spoko, my się zajmiemy orkami. Oni nie będą musieli. Tu są jakieś sztandary. No ja tutaj żadnego sprzętu nie widzę, który mielibyśmy sobie brać wtedy. Ale może coś będzie. Jak ja ich tu klepię przecież. To jest niby ta armia książęca, tak? Dopasowany długi miecz, może tu coś, no niby są jakieś sprzęty, no dopasowany długi miecz, powiedzmy, że może będzie coś wart. Ładna partyzana. Może też coś będzie warta. Jak oni tu jęczą. Dobra, więcej mikstur zużywamy. Trochę tych mikstur tutaj zejdzie. Ciekawe, co jaki czas kupcy mają nową dostawę. Używana kolczasta maczuga, nowa włócznia. Może za nową włócznię też coś dostaniemy. Znaczy w miarę dużo złota. Okej. Złoto, tu jeszcze jakiś łucznik. No lutu to oni nie zostawiają tutaj z tego co widać. Orkowie to przynajmniej co jakiś czas zostawiają nam jakieś fajne przedmioty. Na przykład kamienie runiczne, ulepszające nasz sprzęt. No to takie obozowisko, no. Nowy długi łuk, powiedzmy, że też mógłbym wziąć. No i wszystko tutaj. Obadaliśmy sobie kolejny obszar. Coś się tutaj stało, ale nie jest to nawet uwzględnione w zadaniach. Może zajdźmy do kapitana Mitoxa, bo on tutaj najbliżej jest z takich ważniejszych postaci. Zobaczymy, czy on coś w ogóle powie w tej sprawie. Może jakąś sugestię nam da. No tu jest jego człowiek, żołnierz, który nie uległ wpływowi umysłowemu. Może dlatego, że po prostu zbyt daleko stał. Dzień dobry, przepraszam, ja w pilnej sprawie do kapitana Mitoxa. Czy on tutaj jest? On gdzieś znowu sobie chodzi. Tak, tu jest. Przepraszam bardzo, już wracasz? Co mogę dla ciebie zrobić? Nie. Nie ma żadnej opcji w związku z tym. Ciekawe. Ciekawe. No nic, no musimy to chyba zostawić, tak jak jest. Pewnie coś się wyjaśni prędzej czy później. No, z udźwigiem jeszcze sobie radzimy, no to chodźmy w takim razie dalej zwiedzać te obszary. Może tutaj na dół pójdziemy. Będziemy sobie obchodzić. Musimy na to wejść, bo słychać jakieś jęki. Tam pewnie siedzą jacyś orkowie albo coś takiego. No jęki przypominające jęki orkowe. A może jeszcze tutaj obejdziemy do końca sobie tę ich bazę? Tam też coś siedzi groźnego. Tutaj żołnierz. Panie żołnierzu, pan nie słyszy, że tutaj coś się dzieje w tym domu? Drewniany wóz z nakrytymi kamieniami. O, tutaj można chyba wejść. Damy radę? Zobaczmy. Tak! Orkowie może znaleźli sposób, żeby dostać się tutaj do bazy jakąś inną drogą. Mięso z kurczaka. A może po prostu są głodni. Wyczuli zapach smażonego kurczaka i jakoś tutaj się dostali. Pod ziemiami. Zobaczymy. Czy jakieś podziemia tutaj gdzieś są.
Muszę się tutaj dokładnie rozglądać. Używany garniec, polerowany garniec. Nie wiem, te garnki to ja mogę na głowę zakładać, czy o co chodzi? Dobra, tutaj nic takiego nie widać. Jak ci orkowie się tutaj dostali? Wy mi wytłumaczcie. Gdzieś tu musi być jakiś włas. Sterta desek, no ale nie, to po prostu leży. Może gdzieś tutaj, na przykład jakbyśmy to poodsuwali. Nie, no tu nic nie ma. Jak tu weszli orkowie? Zagadka. Zagadka dla widzów. Może po prostu zawsze tu byli. Przed powstaniem tego obozu. Niemożliwe. Nie, no nie wiem, nic tutaj więcej nie ma. Ale tu jest jeszcze jakiś dom, zobaczmy. Dzień dobry, panie strażniku. O, są manuskrypty. Zobaczymy. Przepisy kucharskie. Syrop cytrynowy. Weź cytrynę i obierz ją ze skórki. Wyciśnij ją, dodaj cukru do smaku według upodobań i gotuj tak długo, aż płyn wyklaruje się w syrop. Prosty i skuteczny przepis, tak? Prawdziwe historie, część czwarta, spisane przez Ordana Oszusta. Mistrz polowań z elfickiej wioski Fiu Nimble rzekł mi, że jakiś szaleniec nielegalnie poluje na ropuchy giganty. Podobno strzela do nich usypiającymi strzałkami, a potem ubiera je w stroje błaznów. Jak dotąd znaleziono już tuzin ropuch gigantów wędrujących po okolicy w takim przebraniu. Mistrz polowań narzekał na tego okrutne zabiegi. Na tego typu chyba okrutne zabiegi powinno być. On sam musi za każdym razem usypiać ropuchy i rozbierać je z ubranek. Taka historia. Tutaj manuskrypt z takim obrazkiem. No dobrze, coś tu może znajdziemy? Nie bardzo. Może tutaj? Też nie bardzo. Takie opuszczone domy. Tu jeszcze zobaczymy. Tu są łóżka. Na pewno można z nich korzystać, ale nie chcemy. Nie, nic tutaj takiego nie widzę. Jeżeli coś przegapiam, coś zauważyliście, to piszcie śmiało. Zawsze można się tutaj wrócić. No, jak tu się wychodziło? Tędy. Dobra. A, takie katapulty tutaj są. Machiny oblężnicze. Niepotrzebne mi te machiny oblężnicze. Jak to mówił Belial, tak? Nie, to Asmodan to mówił przecież. Asmodan. Wyjdziemy sobie jeszcze ten obóz do końca. Tutaj nie podejdziemy. W ramach odkrywania mapki dokładnie sobie wszystko tutaj poobchodzimy dzisiaj w okolicy. O! Orkowie! Orkowie! Szykują się do ataku na nasz obóz. Jak to mówiła Akara. Tylko, że tam się nie szykowali orkowie akurat. Diablo. O, ale dużo many widzę tu leci. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mikstura cienia, gwiezdny amulet. No i orkowie to zostawiają lód. A ci strażnicy to jakaś lipa totalna. Topór bojowy, proszę bardzo. Mana, złoto. No i to ja rozumiem. Okej. To ja rozumiem. Tutaj na razie może nie wchodźmy. Sobie jeszcze tak trochę obejdę. Znowu ta fajna muzyczka taka spokojna. Ona chyba tylko w nocy występuje, nie? Czy nie? Dobra, idziemy tam na dół. Luki ma świetną kondycję. I teraz musimy znaleźć sposób, żeby dostać się na południe mapki. Czyli wyjdziemy sobie z tego obozowiska i poszukamy takowego przejścia. Zobaczymy... O, przepraszam bardzo pana, nie chciałem pana zaczepić. Pytanie, czy tu się gdzieś też orkowie czają i szykują do ataku? No, na pewno słychać, że tu jęczą. Na pewno tu jęczą.
I no i chodzą tutaj. O, dużo ich. Bardzo dobrze. Ekspimy dzisiaj ostro. Zdobywamy pewnie level następny. No nie, to przecież gigantyczny ork. Może podejdziemy do niego ekonomicznie, co? Tak z fireballem. Tylko trochę to może zająć. No ale nie wygląda na to, że jest jakiś bardziej, znaczy mniej odporny na ogień. Nie sądzę, żeby taki ork miał jakiekolwiek odporności. A to chyba nie ma sensu. Co długo to trwa. Szkoda, że nie mamy wyższego poziomu tego fireballa. Na przykład szkoda, że nie znaleźliśmy jakiegoś zwoju z fireballem. Tak jak znaleźliśmy jeden zwój do tego pioruna naszego. Ork bardzo wolny. Luki bardzo szybki. Może Mozart w związku z tym wymyśli jakieś haiku wschodnie takie fajne do komentarzy. No. Tarcza turniejowa, poziom drugi i uleczenie. No i bardzo fajnie. Podeszliśmy do tego ekonomicznie. Proszę mnie zostawić, panie wielki orku. Ale słabe te orki, znaczy ci orkowie. Na tym etapie, no już mamy bardzo wysoki poziom, nie? To też pewnie jakoś tam wpływa na defensywę. Na pewno na szansę na trafienie im wpływa. Zdrowia też ostatnio sporawo wyhaczyliśmy. Mamy już 187. Myślę, że jak na maga na tym etapie, to nie jest źle. Miksturka wytrzymałości, magia, szmaragd, proszę bardzo. Jak tutaj wejść? Musi być jakieś wejście na bank. Złoto. Wielki ork kusznik też się tu kręci. No nie, znowu ten wielki. Teraz załatwimy tego wielkiego orka. Nie, ten jakiś słabszy chyba. Ten jakiś taki, taka słabsza wersja, no. Chociaż ja wiem. Nie, też wytrzymały. Ach, no tu ładnie poszło. Długi sztylet, no to tak średnio. Dla naszej postaci, aczkolwiek może. Jakby było bardzo dobre, to nawet byłbym skłonny dać trochę do zręczności, bo pewnie wymaga, chociaż może nie wymaga zręczności taki sztylet. Długi sztylet, w sumie to nie wiadomo, trzeba by zidentyfikować, ale może. Może byśmy to mogli nawet nosić. Oho, coś się dzieje. Coś się... O, dzień dobry. Dzień dobry. Wiruk na tul, Ethel. Poczekaj, ty nie jesteś orkiem. Nie atakuj mnie. Ja nie jestem prawdziwym orkiem. O, to ciekawe. Co powiedziałeś? Nie jesteś orkiem? Nie, naprawdę. Nie jestem orkiem, lecz szpiegiem. Moje ciało zostało magicznie zmienione na kształt ciała orka, aby przeniknąć do ich obozu. Nigdy nie słyszałem o czymś takim. Kto cię zmienił? Może słyszałeś o Kistandaliusie. To właśnie on wypowiedział magiczne zaklęcie. Zapewniam cię, tak samo jestem orkiem, jak ty jesteś krasnoludem. Ten Kisa, coś tam, to nie był ten od tego wozu, który znaleźliśmy kiedyś? Co były klątwy rzucone na beczki z miksturami czasami? Tam był taki pergamin, nie? I tam chyba właśnie podpisany był ten niby mag. No i co? Powiedzmy, że ci uwierzyłem. Na razie. Czego udało ci się dowiedzieć? Na północnym zachodzie jest ogromny obóz orków. Mają mnóstwo sprzętu bitewnego, jedzenia i zapasów i są okropnie blisko linii frontu. Słuchaj, muszę coś przekazać Mitoxowi, to pilne. O, widzicie? Zatem co tu jeszcze robisz? Próbuję bezpiecznie dotrzeć do domu. Demaskujesz mnie przez samą rozmowę ze mną. Proszę cię, odejdź. No dobra, powodzenia. Hmm.
No, wygląda... Wygląda na to, że to chyba prawda to, co mówi, co? Ale nie ma żadnego... Nie ma żadnego zadania w związku z tym. O, tu w ogóle coś jest. Manuskrypt pod kamieniem. Powiedział, że idzie do kapitana Mitoxa. Jak się tutaj porozglądamy, to zajdziemy do kapitana Mitoxa. Zobaczymy, czy w związku z tym wydarzeniem może jakaś kontynuacja nie nastąpi. Grumas Erkrat. Aha. Proszę o tłumaczenie w komentarzach, co tu jest napisane. Z góry dziękuję. Bo wy dobrze znacie niemiecki, także możecie przetłumaczyć mi to. No dobra, tu jest wejście. Tu jest wejście, ale to momencik. Może najpierw sobie zróbmy jeszcze ten dół, skoro już tutaj możemy to zrobić. No i zaraz sobie to wszystko badamy. Doszliśmy do krawędzi mapy, fajnie. Tu są grzyby. Ryby, grzyby, dzikie węże. A tu coś schowali? A tu jest może ten obóz, o którym on mówił, co? Ten ork, ale to musimy górą dotrzeć. No, dobra. Chodźmy tam, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. A może jeszcze tutaj... Na dole pooglądamy sobie, może coś znajdę. Katalizator. Pewnie ważne, jakbyśmy w alchemię tam bardziej szli. Więcej punkcików dawali. To może takie katalizatory są ważne do czegoś. Więcej orków. No, z tą nową błyskawicą poziomu drugiego. To ładnie to wszystko tutaj idzie. Dobra, nie chciałem go zabijać tam za daleko, bo by zwabił może kolejnych orków, a jednak zależy mi na tym, żeby zobaczyć tutaj. Okej. Ork weteran. A coś tam zielonego jest. Może trzymają zakładników. Nie, to jest neutralny ork i wilk. Przepraszam bardzo. Hatarak, czego tu szuka ta śmierdząca istota ludzka? Co tutaj robi wielki śmierdzący ork? Ja stoję na straży naszej tajnej ba... Co? Przeklęty podstępny człowiek. Zaraz go potnę na plasterki. W takim razie szykuj się na śmierć. Jakie to jest szybkie! A co powiesz na moje szkielety? O, ty widziałeś? Ach, 4444 punkty doświadczenia, tak idealnie. No, szkielety fajne, co? Chcielibyście takie szkielety mieć w realu? Tak jak błyskawice, o którą was pytałem kiedyś? Takie szkielety w realu mogłyby być bardzo użyteczne. Na przykład mogłyby nosić za wami zakupy. Tak przykładowo. O! Dodaje średni bonus do zręczności. No widzicie? Dostaliśmy i wytrychy. No i to są fajne luty z orków. No i to mi się podoba. No tu więcej tego chodzi. Berserker. Szkielet idzie mi pomóc. Nie, szkielecie, już nie ma takiej potrzeby. Pomogliście mi pokonać tego dużego, brzydkiego orka dowódcę. Tutaj sobie jakoś sobie już dam radę chyba. No, mamy level, dobrze. Polerowany tasak, no powiedzmy, że wezmę. O nie, jestem przeciążony. Szkielecie, na pomoc. Na pomoc, szkielecie. Dobra. No, sorry. Sorry, że cię chciałem odesłać. On wiedział, że zaraz pewnie będę przeciążony, nie? I chciał mi już pomóc. No fajne te szkielety. No to w takim wypadku... Jak w ogóle z maną stoimy, co? O kurde, 33 miksturki tylko zostały. 59 siły. Dajmy może troszkę do inteligencji znowu. Niech to będzie, to się na pewno przyda. Może tak...
Nie wiem, czy te szkielety będą tam walczyć, jak mnie nie będzie, żeby mi ekspa nie zabierał. O wiem, stworzę je tutaj, bo tamte znikają wtedy, tak jak ustaliliśmy wcześniej. Więc na wszelki wypadek niech one tutaj sobie będą. Skorzystajmy z piramidki może. Zobaczymy, czy nasi dzielni uzdrowiciele mają dostawę już. Nową. Dobrze, że się nie przenoszę ze szkieletami, bo by tutaj wszyscy wpadli w panikę pewnie. Dobrze, zobaczmy sobie. Otho, jak tam, macie dostawę? Macie, tu widzę, coś jest. To ja tu bym wszystko wyciągnął, tylko tak, trzeba zidentyfikować przedmioty, jeżeli jakieś mamy. Mamy. Tu jest na przykład taki sztylecik. A, wymagana zręczność 20, ale 9 do żywotności to mamy lepsze, nie? Zwłaszcza, że mamy umagicznione. Zobaczmy dalej. Tu jest taka tarcza turniejowa. O kurde! Jaką my tam tarczę mieliśmy? Możliwe, że gorszą. Waga 100, pancerz 120 duży. Co tu jeszcze jest? Długi sztylet. No, taki sobie. Gwiezdny amulet. Odporność na elektryczność. Dobra. Trzeba będzie się zastanowić nad tą... A może jeszcze, wiecie co, zreperujmy się może? Będzie miał więcej kasy, jak się zreperuje. Będzie można coś sprzedać. Czy my chcemy to reperować? To jakieś drogie jest w ogóle do reperowania? Tanie, dobra. O, to może być droższe. 4 na 19, no psuje się. A, dobra, niech będzie. Kiedyś miał droższe ceny za reperację chyba, co? Ale mniej nas lubił. Rękawiczki możemy zreperować sobie. No. No nie, tych sprzętów to nie reperujemy jednak. No i teraz. Teraz możemy od niego wszystko tutaj wyciągać. Coś takiego drogiego. Za 10 tysięcy tutaj mamy taką runkę. 1250, dużo. W ogóle dużo sprzętu mamy. 1250, 1900. To bym tego się pozbył. No, drogie. Taki niby przedmiot biały. Jak... A to tego też można by się pozbyć. To może jednak tego. To jest bardzo drogie. O, dobalansujemy. Jeszcze jakieś 900. O, te tarcze, ona jest ciężka. Dosyć. 150 waga. Tego bym się też pozbył. I jeszcze coś za 300. Tutaj za 200 na przykład. Taka laska. Kij. Możemy od niego wyciągnąć. No i taki pierścionek jeszcze. I jestem dalej przeciążony. Ale to... A nie, już nie jestem. Luki mnie wprowadził w błąd. Joram, masz manę jakąś dla nas? Masz, bo nam się kończy. Niestety. 400. Dobra, powiedzmy, że to. Troszkę kasy dołoży. Lanilor, co tam u ciebie słychać? Masz dużo many? Powiedzmy. No i za tysiaka też można by mu coś dać. Za 1200 może nie bardzo. Mamy coś takiego ciężkiego. Ta tarcza, zaraz ją sobie... A to też nie waży jakoś dużo. Coś takiego cięższego. Waga 100. 120, może to. Dobra, powiedzmy, że to dopłaci nam jeszcze taką miksturką trującą. Niech tak będzie. Jak wygląda sytuacja? No, może być. Zobaczmy przy okazji umiejętności, czy coś fajnego tutaj doszło, co chcielibyśmy wziąć. Otwieranie zamku. Zamków będzie na poziomie 19. Mamy 18. Mamy 18, dobrze. Tutaj też na 19 będzie kolejny poziom. O, możemy wziąć kolejny poziom aury ochronnej. No dobra, niech będzie. Niech będzie. No tutaj za dużo absorpcji nie dochodzi, ale czemu by nie? Może być. No dobra. No to kawałek się muszę przebiec znowu tam do tego miejsca. Chyba, że mamy skorzystać z jakiegoś punktu nawigacyjnego, ale nie sądzę, żeby to mi wyszło.
Wiecie co, zajdźmy po drodze do kapitana Mitoxa, zobaczymy, czy ten ork faktycznie dostarczył mu jakieś informacje, czy w ogóle będzie jakiś punkt zaczepienia w związku z tym wydarzeniem. Tam po drodze jakiś czerwony punkcik mi śmignął. Może to kot. Może to był kot, bo teraz koty mnie nie lubią, przypominam. Kapitan Mitox, do którego przyszedł ork w przebraniu, ale może oni nie wiedzieli, że to jest coś zmienionego w orka i go zabili tutaj na przykład. Pan kapitan Mitox, on gdzieś tu był przecież, chodzi tu, przepraszam bardzo. Nie chcę rozmawiać z żołnierzem. O, kapitan tutaj przyszedł. Nie, nic o tym nie ma. Dziwna sprawa. Może powinienem zaatakować jednak tego orka tam? Znaczy orka, no pod warunkiem... Znaczy to chyba nie był ork jednak. Nie zachowywał się jak ork. Nie wiem. Może coś się jeszcze wyjaśni w związku z tą sprawą. Łyknę sobie miksturkę. Idziemy dalej. No a moje szkielety czekają tutaj. Nie znikają po pewnym czasie, jak się okazuje. Muszą zostać pewnie zabite, tak? Albo musimy stworzyć nowe, żeby te poprzednie znikły. Tylko tak, mur szkieletów to nie. Bierzemy błyskawice. Mięsko. Może przestanę je podnosić. Już na tym etapie. Nie mamy w ogóle problemów ze złotem. Ale problemy z miksturkami są. Jeżeli te problemy z miksturkami by tak się pojawiły naprawdę, tak na poważnie, to można by tak wcześniej zainteresować się jednak tym obszarem handlowym tam na północy. Wiecie, tam było coś takiego. Nawet już tam raz byliśmy, ale się jeszcze nie rozglądaliśmy zbytnio. Ale pewnie tam jacyś kupcy by też mogli sprzedawać nam manę. Może nie po takich super korzystnych cenach jak nasi znajomi uzdrowiciele, no ale zawsze. Tak jak mówiłem, problemów ze złotem nie mamy, to można by zawsze kupować. O, okrągła tarcza, taka nowa, poleciała. Bo ta mana schodzi jednak. Następny ork. Jajo kwama i złoto. Ork weteran. I berserker. Kocioł. Może znowu jakiegoś trolla gotują, jak to czasami bywa w ich przypadku. O, załatwiłem jakiegoś szamana orkowego. Jeszcze jeden. Tak jest. Dobra, troszeczkę się wycofam. Nie widzę tych orków, ale i tak padają ostro. Miksturkę z maną się udało znaleźć. Nie, mięsa nie chcemy. Zaraz tutaj wszystko dokładnie obadamy. Kocioł. Ha, gotują trolla. No bo co innego ma takie wielkie kości? Butelka wina, czajnik. W czajniku też trolla gotują. No, butelki wina są, no. Czy butelki wina, no to nie jest jakieś ciężkie, no mógłbym to zbierać, to nawet trochę warte jest. O, dużo beczek. Może coś ciekawego wyhaczymy. Nie, mięsa nie chciałem brać. Aha, taki duży ork znowu, tak? Już nie będę go ekonomicznie rozwalał fireballem. Pierścień z szafirem, poziomu drugiego, łuk kompozytowy, dobrze. Butelkę wina jeszcze zgarniemy. No fajne to obozowisko tutaj. I nawet możemy jeszcze sobie beczki przeglądać. 56 monet. Worek z ziarnem? Da fuk? Uszkodzona tarcza w worku z ziarnem. To ciekawe.
polerowana, no to taka lepsza, powiedzmy. Aha, mieliśmy sprawdzić, żebym ja się zaraz nie przyciążył, tę naszą nową tarczę, czy by nie była lepsza od starej tarczy. Wytrzymałość wezmę. Trzeba to przerzucić. Tutaj mięsko. Srebrny klucz. Może się gdzieś przyda? No pewnie się gdzieś przyda. A to może zaraz te tarcze obadamy. Ja tu muszę najpierw orków załatwić. O kurde, ten duży znowu idzie. I klepiemy go. A ten tu na dole skąd się wziął? Jakoś mnie próbują chyba otoczyć, tasak. No naprawdę? Już jestem przeciążony? Wiecie co? Zostawmy tutaj piramidkę. Ale chyba jeszcze nie mają nowej dostawy, co? Czekajcie, no przejdę się jeszcze tutaj, tak troszeczkę odkryję ten obszar. A może mają już nową dostawę? No takie obozowisko nam się trafiło. Z masą fajnego sprzętu. O! Średni bonus do many. No to by mi się przydało. Możemy to w czymś umieścić? Czy wszystkie sloty zapełniłem? Znaczy tam możemy pracować nad tymi butami. Które zostawiłem też, nie? Tu niby odkryte, ale to odkrywaliśmy od drugiej strony chyba, jak chodziłem, a nie byłem tutaj, dobra. Zobaczmy te tarcze. Jak to wygląda? My mamy tarczę taką, bonus do inteligencji i odporność na elektryczność. Tak to wygląda. Żywotność, zręczność. No wygląda fajnie, tylko ta inteligencja to mi się przydaje teraz, jak ta mana tak szybko schodzi. A zdrowie to tak średnio się przydaje na tym etapie, jak obchodzimy tutaj i walczymy z tymi orkami, więc może nie będę na razie tej tarczy zmieniał. Jednak... Kurde, no dużo tego. Chyba nie mamy wolnych slotów, co? Tutaj mamy zapełnione. Tu na razie potrzebujemy wyższego levelu. Tutaj nie ma nic magicznego. Tutaj zużyliśmy. O, tutaj mamy przecież. Dobrze, no to sobie tutaj umieszczę. To jest nasz fajny pasek nawet. Zręczność. No znaczy tej zręczności może nie będę wkładał w ten pasek, bo tak średnio potrzebujemy zręczności, ale manę jak najbardziej. Zobaczymy, ile tego dojdzie. Ile dojdzie tej many. Budowa, żywotność. 60? Tu jest w sumie? My tutaj mieliśmy jakąś magię wcześniej chyba. Ej, to fajne to. No to fajny pasek mamy, taki jeszcze lepszy. No dobra, może być. No by się przydało odciążyć. Wiecie co? Może zostawię jednak jakieś polerowane tarcze takie, te nowe. Dobra, na razie niech tak będzie. Uszkodzony bro... Co? Uszkodzony... Brodaty topór. Tu jest literówka. Powinno być brodaty topów, no nie? Brodaty topów powinno być. O, dzień dobry panu. Słaby. Taki gorszy szaman. Są też ci lepsi, których tak szybko się nie pokonuje. No dobrze. Złoto pułapka na skorpion. Nie, bo to ciężkie. Chociaż dobra. Zostawimy ją tutaj. Bo obawiam się, że jeszcze jednak ci kupcy nie mają nowej dostawy. Tak szybko raczej. No, trzeba by się chyba zainteresować tym obszarem handlowym tam na północy. Jeżeli chcemy więcej sprzętu sprzedawać. A jak będziemy tu chodzić cały czas, polować na tych orków, to będziemy pewnie jeszcze więcej fajnych przedmiotów pozyskiwać. No ale fajnie, że znowu ta mana doszła. Many nigdy za dużo, zwłaszcza, że będziemy mieli coraz droższe czary.
Nie będziemy cały czas chodzić z błyskawicą przecież, nie? Aczkolwiek, jakby coś było wrażliwe na elektryczność, to zawsze można na błyskawicę się przerzucić. O nie, to znowu jakiś dobosz pokonanet. Gigantyczny ork, tak średnio może do mnie przejść chyba. Jest tak gigantyczny, że się nie może przycisnąć. Jak tam na szamana? 16 mikstur tylko pozostało. A pisaliście tam, po co ja tyle tej many kupuję? Po co ja tyle tych mikstur robię? Mam już tak dużo. No, macie teraz, jak się kończy. No, Mak się może wydaje super postacią, ale... problemy z maną niestety mogą się pojawiać. A to nie jest diablo, że pójdziecie sobie do sklepu i kupicie tyle many, ile potrzebujecie. Tu się ta mana kończy u kupców i za szybko się nie pojawia znowu. No zawsze można w tę alchemię próbować tam iść bardziej, ale z drugiej strony mało znajdujemy tych tych pustych butelek. Jedynie taki bonus z alchemii później jest jeszcze fajny dosyć, z tego co kojarzę. Pozwalający z tych małych mikstur robić duże, czyli od razu by nam się procentowo cały pasek uzupełniał many. No to by było faktycznie fajne. To tak jakbyśmy podwoili liczbę mikstur many tych mniejszych, jeżeli by dwa razy więcej procentów dawało, czyli 100%. A co to tu idzie tam? Na dole? Widzieliście go? Ork Shaman. Coś tu rzucał, ale chyba nie zdążył rzucić. No, coś tu rzucał. Jakby co, o tarczę magiczną jeszcze mam. Dobrze. Łucznik, berserker, przypływ sił, to musimy wziąć. I to nie taki mały przypływ sił, tylko taki trochę większy. Okej, złoto. Wielki dobosz pokonany. Coś tu na dole jeszcze było? Czyli w dzisiejszym odcinku rozpracowaliśmy sobie taki obóz orków. Całkiem nieźle to wygląda. No, w sumie to jeszcze nie rozpracowałem. Jeszcze tutaj trochę do obchodzenia jest, z tego co widać. No nie, znowu ten duży idzie. Słaby. Ten był słaby. Bardzo szybko palił. Może ten był po szczepieniu. Srebrny klucz. Już dwa klucze mam. A gdzie są jakieś skrzynki, ja się pytam. Okej. Mięso uszkodzone, nagolenniki, wytrychy mogę brać. Trzeba by zostawić też kilka tych wytrychów w skrzyni. Znowu, bo mamy dużo. No, podnieś luki, wytrychy, wytrzymałość. Możemy wziąć dobry hełm, to nie, bo będę przeciążony pewnie. I pusta butla. A propos pustych butelek, które niby nie lecą, tak? Ale jednak się pojawiają co jakiś czas. A, są skrzynki. Są skrzynki. To pewnie tutaj będzie pasował kluczyk jakiś. Aha, jestem przeciążony. Pomniejszy przypływ sił. Wiecie co? Żeby tutaj coś silnego na mnie nie wyleciało, ja nie mogę biegać. Może na wszelki wypadek poróbmy sobie trochę znowu tych mikstur. Luki, wiemy, że jesteś przeciążony. Staramy się coś z tym zrobić. Cicho. A, teraz będzie mówił, że się cieszy, tak? No, 31 mikstur to wcale nie jest dużo. Jak na takie masowe wybijanie orków, oczywiście. Dobra.
Luki nie jest przeciążony w tej chwili. Zobaczmy, co jest w skrzynce. Tak, mogę otworzyć. Niezidentyfikowany hełm, jeden, drugi. No i jest przeciążony. Zobaczmy tu jeszcze. Skórzany pas, niezidentyfikowany. Dobra, zaryzykujemy. Miejmy nadzieję, że tutaj nic wielkiego nie będzie nam nie szło, przed czym miałbym uciekać. Aha, tutaj nie podejdę. Mhm. Nie, chyba wszystko. Cały obóz obeszliśmy. Zobaczcie, jak to wygląda. I prawie wpadł level kolejny. Tu chyba wszystko obadałem. O nie, jeszcze tam coś jest na górze. Ork weteran. Jest doświadczenie. Dobra, tak na szybko jeszcze. No, zostawimy te tarcze w spokoju. Tak na szybko się jeszcze tutaj przebiegnę, czy jakiś ork się nie odsunął gdzieś, wiecie, to różnie jest, tu jest w ogóle stojak jakiś. Chodźmy tam jeszcze, jak tam do niego dojść. Tutaj, o, zbroja kolcza niezidentyfikowana. I Luki przyciążony, nowy tasak zostawmy. Może jeszcze mamy jakiś taki biały przedmiot, którego jednak bym nie potrzebował, hełm. O, nie, to na sprzedaż tam, to może jakaś broń byle jaka. O, 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 ładna partyzana, ładna czy nieładna, zostawiamy to. Wyjątkowa włócznia myśliwska, też to zostawię. O, już nie jest przeciążony. To powiedzmy, że od tej chwili nie podnosimy tych białych przedmiotów. Tu jest jeszcze coś. Dobrej jakości dzida, ale nie jest magiczna. Coś jeszcze pomijam? Weźcie tu, patrzcie też. Miejsce noclegowe. No to sprawdziłem. Nie, chyba nic tutaj. A to sprawdziłem? Ach, tu jeszcze skórzany pas bym ominął. No ja wam powiem, że to takie jedno z lepszych miejsc, jeżeli chodzi o pozyskiwanie sprzętu magicznego. Dobra, zaraz pójdziemy do tych naszych uzdrowicieli. Na pewno trochę kasy będą mieli z tego względu, że mają dużo nam do zidentyfikowania przedmiotów, czyli będą mieli kasę od nas. I później będziemy mogli coś im tam lipnego posprzedawać. Tarcza trafiła nam się bardzo fajna, ale jednak mówię, póki polujemy na orków, to wolę mieć bonus do many niż lepszy bonus do zdrowia. Bo ta mana się szybko kończy. Jeszcze tak na szybko się przebiegnę. Czy czegoś tutaj na pewno nie ominęliśmy z tych orków? Ale chyba nie. Albo czy nie ominęliśmy jeszcze jakiegoś stojaka? Tutaj były te beczki, tak, ale tutaj żadnych stojaków nie było. Tu było żarcie. Te beczki przeglądałem, tu kluczyk znaleźliśmy, tak. Tutaj pakunek, chyba że za pakunkiem coś schowali może. Ale wątpię. Dobra. Chodźmy do uzdrowicieli, zobaczymy, czy mają dostawę. Mogłem piramidkę tam zostawić. U Goemoego nie byliśmy dawno. Ale on to tutaj tak... On ma te duże mikstury, no ale to nie, to drogie strasznie są. Otcho, masz dostawę, chłopie? No nie ma. Znaczy ma tutaj takie coś. A nie, ma. Ty, ma tylko, że po prostu nie dostał many. To mi się tak średnio podoba. Dobra, niech nam zidentyfikuje tutaj trochę tego. Pasek. Minus do obrony. Ale pasek mamy fajny. W ogóle ujemna odporność na elektryczność. Masakra. Piekielne kolce plus jeden zdolność. Zobaczmy tutaj. 4 do siły. No, mamy bonus do magii w naszej szacie. Inteligencja. Budowa w hełmie. Tutaj. O, o, o! Pocałunek zabójcy.
Plus jeden. Odporność na ataki duchowe. Kusza. Magia, inteligencja. Tutaj coś drogiego. 47 do magii. Może to chwycić, tylko byśmy musieli wziąć w zręczność, nie? 47 do magii, ładnie. Łuk. Szybkość ataku. O, pierścionek z szafirem. Może tu coś fajnego? Śmiertelny podarunek. To jest to do używania tych bomb smugowych, do wypuszczania skorpionów, takie tam rzeczy. Dobra, poidentyfikowane. Dostał więcej kasy. No i coś ciężkiego moglibyśmy mu dać. Taki topór. Waga 120. Nie będziemy z niego korzystać. Niech będzie. Coś za 300. Może tego się pozbędę. Waga 100. Coś za 200, na przykład ten łuk, powiedzmy jeszcze. Okej, na razie cię opuszczę. Joram ma manę? Ma manę, super. Bierzemy te przypływy sił pomniejsze. Powiedzmy, że zdrowie też wezmę. Wezmę te pomniejsze eliksiry. To są do resów, nie? Może to się przyda, chociaż ja wiem. Waga 2, no ciężkie nie jest, ale to rzadko się pojawia. Takie resy też mogłyby się czasami przydać, bo to się stakuje. Dobra, weźmy to. Waga 250, dobra, tego trzeba się pozbyć na pewno. Średnio mi się to opłaci tu u niego akurat, ale to ja tego nie będę tutaj dźwigał w plecaku, więc... Niech tak będzie. Mogę jeszcze od niego to wziąć dla balansu. Okej, uważaj na siebie. O, są miksturki z maną, super. Coś ciężkiego tutaj jeszcze. Jest to tarcza. 70, 120. Dobra, na pewno tego się chcemy pozbyć. O, jest łuk, to. No to mięso też jest ciężkie. Wywalmy to. To mało waży. Jaja kwama. Tu mamy waga 80. Można by się tego pozbyć. Za 140 jeszcze coś takiego. A, to mógłbym, chociaż to jest waga 1, no to... Biżuteria też mało waży. Mamy hełm. Dobra, powiedzmy, że to mu oddamy. Dobra, niech tak mu będzie. No to kasy dużo, sprzętu cały czas dużo, ale już nie takiego ciężkiego sprzętu. Zróbmy jeszcze troszeczkę tej many. Superb. That was agreeable. Która tak szybko schodzi. How wonderful. No i może w następnym odcinku Superb. Zainteresujemy się tym obszarem handlowym. Bo chciałbym jednak dalej odkrywać mapkę, walczyć z orkami, a tam pewnie jeszcze tego dużo będzie. A mana schodzi szybko. No zobaczymy, to wszystko jest do przemyślenia jeszcze, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.